Dzień dobry Państwu. Witamy ze Szczecina. Proszę pozwolić, że przedstawię naszych dzisiejszych gości. Są nimi pan Jarosław Wróblewski, autor książek, które tutaj przed nami są, Niezniszczalne oraz Rotmistrz, oraz pan Jakub Sieracki, który przedstawi nam nieco inną perspektywę naszej rozmowy o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Starając się jak zwykle wprowadzić Państwa w klimat i atmosferę spotkania, oczywiście posłużę się cytatem. Mam nadzieję, że ta treść nie będzie Państwa, dla Państwa dużym zaskoczeniem. Myślę, że w trakcie wyjaśnimy jej znaczenie. Jej autorem jest Tomasz Skempen, religijny autor sprzed kilkuset lat. O głupi, jakże możesz na długie życie rachować, nie będąc ani na chwilę bezpiecznym od śmierci? Wielu się gorzko zawiodło, gdy się niespodzianie z życiem rozstać musieli. Czyliż co dzień nie zdarza się słyszeć, że ten zginął od miecza, ów utonął w wodzie, inny lecąc z góry złamał sobie szyję, inny obiad jedząc się udławił, inny wśród zabawy trupem padł na ziemię. Jeden się spalił, drugi padł od kuli, trzeciego zaraza porwała, czwartego zbójcy zabili, a każdego w końcu zabiera śmierć, bo życie ludzkie ucieka jak cień. Usiłuj takie życie prowadzić, aby w godzinie śmierci serce twoje radością, nie trwogą zdjąć być mogło. Proszę Państwa, jeszcze wrócimy do tego wątku. Słowo komentarza z naszym gościem, panem Jarosławem Wróblewskim. Znamy się nie od dziś. Proszę pozwolić, że treść naszej rozmowy będzie trochę bardziej bezpośrednia, wyjątkowa. Powiedz proszę, dlaczego napisałeś te książki? Jeszcze raz dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za to spotkanie, bo bohaterem dzisiejszego wieczoru jest Witold Pilecki i to jest najważniejsze, że dziś oddajemy jemu hołd, wspominając jego niezwykłe życie, a mieliśmy o nim nigdy nie mówić. Tak naprawdę miał być wymazany z polskiej historii, z polskiej pamięci, miał nie istnieć. I wiele lat, wiele wysiłku było właśnie cenzorów, różnych decydentów w czasach PRL-u, żeby właśnie nałożyć ten knebel na jego pamięć, a on żyje, wręcz kwitnie i mam jakiś fenomen jego pamięci. I też dziękuję właśnie za to Państwa przybycie, za to spotkanie, za zaproszenie do Instytutu Pamięci Narodowej. Książki, no właśnie, tyle książek napisano o Witoldzie Pileckim, po co kolejne? Co jest w nich nowego, ciekawego? To ja na co dzień pracuję w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. To jest dawne centralne więzienie w Warszawie na ulicy Rakowieckiej 37. Miejsce, dawna katownia, można powiedzieć, ubecka, miejsce represji, tortur, więzienia elity, ważnych ludzi w polskiej historii, a przede wszystkim miejsce ich śmierci. Właśnie to tam strzelono Witoldowi Pileckiemu w głowę, tam powieszono generała Augusta Emila Fildorfa Nila, Łukasza Cieplińskiego, jego cały zarząd Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, ze względu na których za kilka dni będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 1 marca 1951 roku to był ten dzień, gdy na Rakowieckiej zamordowano właśnie Łukasza Cieplińskiego, jego 7 podkomendnych, co 10, co 15 minut od godziny 20. Tak to wyglądało. I
i pamiętamy o nich i to jest ważne. To jest tak, że człowiek nasiąka historią, to nie może jej w sobie zatrzymać. Moje doświadczenie polegało na tym, że poznałem córkę rotmistrza Witolda Pileckiego, poznałem jego rodzinę, syna pana Andrzeja Pileckiego. I to jest taka postać, która też co mnie jakoś tak troszeczkę nurtowało, że jakby inni piszą o nim książki, że pisze Marco Patricelli, Jack Fairweather, wspaniałe książki, biografie, ale tak pomyślałem sobie, ale tam nie ma tej jego polskiej duszy, tam nie ma jego... To jest dla mnie ktoś więcej niż tylko bohater. Właśnie jak wyglądał ten jego dom rodzinny, o czym w domu rozmawiano, co jedzono, jak się ubierał, jak dojrzewał, co było dla niego ważne podczas młodości, że zdawał egzamin, ciężką próbę wielokrotnie właśnie w swoim życiu, że wytrzymywał, nie wiem, straszne piekło, przekraczał siebie, przekraczał jakąś naszą epokę nawet, można powiedzieć, tą swoją odwagą. No właśnie, skąd to on w sobie miał? To mnie tak nurtowało. A drugie takie było pytanie, co chce nam dziś powiedzieć Witold Pilecki? Czy to wszystko jest, czy to już się skończyło w tym 48 roku, gdy go strzelono mu w tył głowy? Czy to jest cały czas coś żywego? I myślę, że dużo jakby wniósł w moje życie. Fascynuje mnie. I starałem się tym podzielić. To jest ta książka zielona właśnie, Rotmistrz. Duża jego biografia, taka bardzo bym powiedział na ten czas napisana. Z dużą ilością obrazków, dokumentów, zdjęć. Pokazująca, że ten człowiek żył w jakimś określonym klimacie, ale właśnie poszedł dalej i ta był, można powiedzieć, wiedza o nim była zakazana, a on żyje, a wręcz eksploduje ta jego pamięć. Przecież tyle szkół, które są jego imienia, placów, drużyn harcerskich, ulic, pomników. Żaden bohater nie ma tylu, co ma Witold Pilecki. I dlaczego tak się dzieje? Że każdy chce gdzieś mieć cząstkę jego u siebie, nie? Na koszulce, nie wiem, gdzieś pamiętać o nim, bo to jest ważny punkt odniesienia, myślę, w ogóle dla Polski. Ten człowiek zupełnie wyjątkowy, ale prawdziwy właśnie, realny. I, no i to taka była moja inspiracja, że się, nie wiem, z motyką na słońce troszeczkę ruszyłem, ale udało się, bo to nie ja pisałem tą książkę tylko gdzieś on kierował moją ręką. A druga, ta mniejsza, Niezniszczalny. Tak właśnie szukałem takiego tytułu, że właśnie on taki jest, że nie dał się zniszczyć, że żyje. I to była taka jakby forma, bo zacząłem rozmawiać z ludźmi, którzy opowiadali mi o Witoldzie Pileckim, że gdzieś się jego losy krzyżowały z ich rodzinami, z nimi, że oni go jakoś odkryli dla siebie, doszli gdzieś, coś takiego złapali, co jakby weszło do ich serc, że to nie jest takie, że skrzyżowaliśmy się z Witoldem Pileckim, tylko poszliśmy razem dalej. I to mnie jakoś tak, nie wiem, jakoś tak zafascynowało i dotarłem do takich osób ciekawych, ważnych dla tej historii. To jest pan Wiesław Wysocki, który badał Witolda Pileckiego jeszcze w latach 80. Też miał taki epizod, bo on, muszę o tym powiedzieć, przepraszam, wiem, że czasu mamy niewiele, ale to jest też ciekawa historia, bo on napisał książkę, którą chciał wydać w Niepokalanowie, to był 83 rok, o
ludziach, którzy byli więzieni w obozach koncentracyjnych, takich mniej znanych, a bardzo heroicznych, wyjątkowych, można powiedzieć. I była, jeden rozdział był poświęcony w tej książce Witoldowi Pileckiemu. I proszę sobie wyobrazić, że we wstępie do tej książki jest o Witoldzie Pileckim, ale już cenzura cały rozdział z tej książki usunęła. I to jest ciekawe. Witold Pilecki nam się tu położył na chwilkę. Ale chodzi mi o to, że to jest właśnie troszeczkę może ten polski bunt, taka sytuacja, że ten profesor, wtedy historyk, zaczął mieć spotkania w kościołach, w salkach katechetycznych i zaczął opowiadać o tym Witoldzie Pileckim. To wycięcie jego z tej książki jakoś go zmotywowało do tego, żeby głosić o nim to słowo. I pan Stefan Melak, który był ważną postacią, jeśli chodzi o pamięć katyńską, działał w takim komitecie katyńskim, ale był też zaangażowany w działalność podziemną, podszedł po prostu do profesora Wysockiego i powiedział: daj mi ten swój wykład, ja go wydrukuję. I można powiedzieć, że pierwsza biografia Witolda Pileckiego ukazała się, miała 16 chyba stron, kilkanaście stron na powielaczu, została wydana w 1984 roku przez Wydawnictwo Polskie. I właśnie w tej książce umieściłem tą biografię. Jest tu cały właśnie ta rozmowa z panem profesorem, jak on dochodził do tego Witolda Pileckiego. I pierwsze książki w ogóle biograficzne o nim to były właśnie jego. To jest człowiek, który gdzieś w Polsce zajął się Witoldem Pileckim. No i całe pan Adam Cyra, który badał całą siatkę Witolda Pileckiego, który rozszyfrował raport z Auschwitz też, jak on do tego dochodził. To też było ciekawe, że ci historycy na przykład mieli dokumenty, bo to były teczki Witolda Pileckiego, tej jego grupy. One były w zasobach Ministerstwa Obrony Narodowej. Później przeszły do Urzędu Ochrony Państwa i później do IPN-u. I oni właśnie opowiadali, że tych teczek było dużo, a później zaczęli dostawać ich o wiele mniej. Gdzieś te dokumenty ginęły. I tu też wyciągnąłem z teczek, że są takie brakowania właśnie, czego, jak IPN przejmował od UOP-u, czego brakuje w tych teczkach, nie? I że to, no właśnie, jakich dokumentów, dlaczego, kto je zabrał z tych teczek? Też takie ciekawe, ja tego jakoś nie rozstrzygam. To też jest do zbadania. No i wiele osób, właśnie rozmowa z Jakubem Sieracki, mojego dziadku, bo dziadek Kuby siedział na jednej ławie z Witoldem Pileckim, był w jego siatce, działał jeszcze w tajnej armii polskiej. Może jednak nie wyręczajmy pana Jakuba. Nie wyręczajmy. Ale myślę, że Kuba nam o tym powie, bo też co jest ważne, że wiele tych osób, mimo represji, które ich dosięgnęły, jakby działając pod dowództwem Witolda Pileckiego, cały czas miało do niego wdzięczność. To był, nie? Dziadek cały czas, mimo że on był aresztowany, jego żona, jednak cały czas Witold Pilecki to był ktoś, któremu to nie był nigdy jakiś zarzut wobec niego. I tak samo też była taka postać Tadeusza Pietrzykowskiego, Tediego, boksera z Auschwitz, który miał później w domu, w którym mieszkał w Bielsku Białej, który toczył bardzo ciężkie, zwycięskie walki w Auschwitz, miał wydrapany na ścianie numer obozowy Witolda Pileckiego, 4859, bo miał do niego taki szacunek. I to są rozmowy właśnie o nim, jest rozmowa z prawnukiem Krzysztofem Kosiorem, jest z taką Magdą Janeczek z zespołu Forteca, która przeszła cały szlak ucieczki Witolda Pileckiego i ten szlak ich przemienił. Cały zespół, który szedł, zespół Forteca, nagrali płytę później w hołdzie Witoldowi Pileckiemu, ale już byli innymi ludźmi. Oni na przykład, tak jak
Witold Pilecki opisywał, że nie jedli, że byli głodni. Tak samo oni też nie jedli. Chcieli poczuć to, co czuli ci polscy więźniowie. Maria Serafińska-Domańska, której ojciec właśnie, pan Tomasz Serafiński, Witold Pilecki był pod jego nazwiskiem, właśnie jak wpływ, jaki to miało, bo ukrywał się w ich domu po ucieczce w Koryznówce. Właśnie jak to zmieniło tą rodzinę. Tadeusz Płużański, znany redaktor, autor wielu książek, ciekawa postać też, badająca również tych prześladowców, tych żołnierzy podziemia. Jego tata siedział na jednej ławie, też właśnie jako podkomendny Witolda Pileckiego. Znał się z Makarym Sieradzkim. I to też ta historia Witolda Pileckiego cały czas jest obecna w tej rodzinie. Właśnie, że to nie jest jakby jakiś rozdział zamknięty. O tym są te rozmowy. No, ale tak naprawdę o tym, że Witold Pilecki żyje, że jakoś nie daje o sobie zapomnieć, ale chcę jakby powiedzieć i w sumie cieszę się tym spotkaniem, bo chciałbym, żeby Państwo też nosili go w sercu, jako człowieka, który pomaga, który, ja mam jakąś taką świadomość, że on żyje, że to nie jest ktoś, że jest ta księga jego życia została zamknięta. Nie, on będzie nas, myślę, że jeszcze zaskakiwał, że jest takim symbolem pomocy drugiemu człowiekowi. Właśnie to też chciałem tak już podkreślić, przepraszam, bo tak przedłużam to, ale jakby, żeby zrozumieć tego Witolda Pileckiego jeszcze, to trzeba na niego spojrzeć, że to był człowiek, który widział, że drugi człowiek potrzebuje pomocy. Miał w sobie jakąś taką daleko posuniętą empatię, że wyciągał tą rękę pierwszy i pomagał, i był w tym skuteczny. I wiele osób mu to pamiętało, wiele osób ratował, wyciągał ze śmierci, pomagał, pomagał uciekać z Auschwitz, ale też nie wiem, w Powstaniu Warszawskim. Jeżeli podkomendni nazywają swojego dowódcę tato, mówią o nim tato, to też jest jakaś sytuacja nienormalna. Nie ma takich relacji w wojsku. A jak on musiał traktować swoich żołnierzy, że tak się do niego zwracali? To nie był jego pseudonim, tylko tak do niego mówili. I całe to jego życie właśnie jakiejś odpowiedzialności, służby, takiej może miłości nawet, jeśli tak można powiedzieć. To jest właśnie Witold Pilecki. Czekamy też na jego odnalezienie jego szczątków. Czekamy na jego wspaniały pogrzeb. Jego dzieci żyją jeszcze. Ja właśnie myślę, że coś jest jeszcze przed nami. Dla mnie ta postać jest po prostu wyjątkowa. I o tym są te książki, o wyjątkowym człowieku. Proszę Państwa, to był czas na tak zwaną swobodną wypowiedź autora. W perspektywie tego, co jeszcze mamy do omówienia, to czas swobody się kończy, a musimy się odrobinę zdyscyplinować, ponieważ jest to postać, na której życie można rozbić na hasła i po prostu okresy życiowe. Ja bym chciał, żeby inaczej, jestem przekonany, że ponieważ nasze spotkanie jest nagrywane i być może trafi na nie ktoś, dla kogo nie tak jak przypuszczam dla większości z Państwa jest to postać świetnie znana, prawda? Ale może to oglądać ktoś, kto po raz pierwszy się spotyka z postacią rotmistrza i też musimy mu dostarczyć odrobiny niezbędnych informacji, choćby po to, żeby sięgnął do książek tych, o których mówimy, lub innych, które przecież również Instytut Pamięci Narodowej wydał. A zatem, drogi autorze, wszystko zaczyna się w naszym życiu od rodziny. Więc choć krótko o rodzinie Witolda. Rodzina Witolda Pileckiego dbała, żeby on był wychowywany w takim duchu patriotycznym.
To był czas, on się urodził w 1901 roku, 13 maja, w takiej miejscowości Ołoniec, to jest Rosja, wysoko na północy, blisko granicy z Finlandią. Dlaczego tam? Dlatego, że tata dostał tam pracę, był człowiekiem po studiach, po leśnictwie w Petersburgu i był elitą, można powiedzieć, osobą, która gdzieś nadawała ton, kierowała, a Rosjanie nie chcieli polskich skupisk, więc bali się tego, więc pod zaborami rozrzucali tą polską inteligencję w różne miejsca, więc miał tam pracę. Tam poznał też córkę takiego innego leśnika, Ludwikę Osiecińską, która została jego żoną i mieli tam dzieci. Witold Pilecki miał dwóch braci, jeden zmarł niestety właśnie w tym Ołońcu i dwie siostry. Wiemy troszeczkę o tym z takiej sagi rodziny Pileckich. Otóż te dwie córki napisały w latach 80. swoje wspomnienia i to wyszło w takim gdzieś przepisane na maszynie dla rodziny, taka środowiskowa historia, ale wiele rzeczy tam zdołały opisać. Właśnie między innymi to, że mama wychowywała dzieci, czytając im książki po polsku, czytając im książki historyczne. Cały kanon i Pana Tadeusza i trylogię oni znali. Na ścianach wisiały grafiki Artura Grotgera z tymi właśnie scenami z powstania styczniowego. To było żywe. I myślę, że Witold Pilecki, tak sobie to wyobrażam, że właśnie te opowieści jakiejś rodziny, jego dziadek walczył w powstaniu, tam członkowie innej rodziny, że właśnie gdzieś przy tej lampie naftowej jakieś wilki może wyły za oknem, a on słuchał tych opowieści o tych polskich bohaterach, rycerzach, i myślał, że też jemu przyjdzie walczyć o tą wolną Polskę. I myślę, że całe jego życie było właśnie gdzieś dojrzewaniem do tego. Został później harcerzem, dzisiaj wyjątkowy dzień. A to już jest kolejne pytanie. Tak? Dzień Myśli Braterskiej. Więc dzień też Myśli Braterskiej dzisiaj mamy i chyba wszyscy życzymy harcerzom, którzy nas oglądają, refleksji i wszystkiego najlepszego. Podobno mieli tutaj dzisiaj być z nami, ale cóż, są przedstawicielki. Choroba nie wybiera. Zatem życząc harcerzom wszystkiego najlepszego, szybkiego powrotu do zdrowia, harcerzom i harcerkom oczywiście, no to czas, żeby opowiedzieć o roli, wtedy jeszcze mawiano o skautingu w życiu młodego jeszcze Witolda, który powrócił na ziemię polskie. Właśnie rodzina nie chciała, żeby był zagrożony zruszczeniem i ta małżonka razem z dziećmi powróciła. Tak, ten skauting rodził się właśnie jako takie, myślę, zaplecze takiego młode wojsko, bo ci chłopcy to dojrzewali jednak w tym duchu patriotycznym, zbiórki harcerskie mają to do siebie, mają ten pewien klimat. Właśnie, że dużo się mówi o Polsce, o służbie Polsce, przywołuje się tych wielkich. Oni mieli do tego szkolenia z bronią, różne takie spotkania z żołnierzami polskimi. Do czegoś się przygotowywali. Myślę, że to też był taki, że kiedyś musimy być gotowi. Nie? To jest ważne słowo właśnie. Czuwaj, bądź gotów w harcerstwie. I Witold Pilecki jako młody chłopak, jako harcerz poszedł z karabinem, bronił Ostrej Bramy w 18 roku. Mówił, opowiadał o tym swojemu koledze obozowemu, Wincentemu Gawronowi, płakał, jak to mówił, że dane mu było być przy obrazie właśnie Matki Boskiej Ostrobramskiej, o której tak pięknie mówił, pisał Adam Mickiewicz. I to w ogóle myślę, że ta jego wiara też gdzieś była tutaj, gdzieś oparta o tą maryjność.
był człowiekiem głębokiej wiary, takiej może skrytej, ale taki konsekwentny w tym. I taki, myślę, że wiedział, że Bóg jest przy nim. Jego nie opuszcza w trudnych warunkach. I rusza do walki, bić Moskali. Bierze udział w wojnie z bolszewikami. Tam jest trudniej na tych Kresach, na tej Wileńszczyźnie, bo to Wilno idzie z rąk do rąk po prostu. A Litwini przymierzają się zawsze, czy to z wojskami sowieckimi, czy z niemieckimi. W ogóle było o wiele więcej wrogów niż Warszawa, jak tam walczyła z Niemcami, to tam jednak było trudniej. Ale ci młodzi chłopcy idą do walki, walczą na ile mają sił. Witold Pilecki właśnie w tej wojnie polsko-bolszewickiej staje się, tak się przeradza jakby z harcerza w ułana. On lubił jeździć konno, lubił twarde takie życie, był wysportowany, żył takim zdrowym trybem. No i tworzy, bije tych bolszewików. Pierwsze to doświadczenie straszne, że ta, jeszcze nie okrzepła ta polska niepodległość, a już po prostu idzie ta nawała bolszewicka, już padają te miasta, on to widzi, przeżywa. Dochodzi do Warszawy. No i następuje ten cudowny odwrót Rosjan. Jest właśnie to bolszewika goni, Witold Pilecki walczy pod Płockiem w różnych miejscach. Nie bierze udziału w Bitwie Warszawskiej, tylko jest w innych rejonach, ale goni tych bolszewików właśnie tam do granic. Jest w tej grupie, która wyzwala Wilno. Jest przejmujący taki opis defilady pod właśnie tym, tą bramą ostrobramską. No to jest po prostu, można tylko podziwiać jakąś taką też i skuteczność, i odwagę. Ale on w tym dojrzewał właśnie i miał dowódcę, takiego rotmistrza Jerzego Dąbrowskiego, który był znany z takich działań nietuzinkowych, powiedzmy. On miał pseudonim Łupaszko. I później po latach Zygmunt Szendzielarz, major, słynny dowódca 5. Brygady Wileńskiej, przyjął, podpisywał się Łupaszka na rozkazach, więc przyjął po śmierci właśnie, bo Rosjanie zabili tego rotmistrza Dąbrowskiego, przyjął, myślę, że w jakimś sensie w hołdzie jemu, że był taką legendarną osobą, ten pseudonim, i walczył też, wiemy, został zamordowany na Rakowieckiej, właśnie pan major. No i rotmistrz walczy i później ten jego najpiękniejszy czas to jest czas pokoju. To jest czas, gdy poznaje swoją małżonkę Marię Pilecką, z którą ma dwójkę dzieci, Witolda, Andrzeja i Zofię, i tworzy, pomaga lokalnej społeczności. Nie? Buduje mleczarnię, tworzy straż ogniową, uczy takiej wojskowości tych mieszkańców Wileńszczyzny. To jest takie przysposobienie konne krakusi. To się tak nazywają, takie oddziały, które myślę, że można tak porównać do dzisiejszych wojsk, brygad Wojsk Obrony Terytorialnej. Takie lokalne wojsko, w razie czego gotowe do obrony, do służby. No i Witold Pilecki idzie z nimi we wrześniu, jeszcze w sierpniu, można powiedzieć, rusza. Jest przerzucany do Piotrkowa. Walczą w armii Prusy, w szeregach właśnie ci jego krakusi. To też jest takie dramatyczne pożegnanie, bo on podnosi tą Zosię kilkuletnią, całuje ją, że za 2 tygodnie wrócimy, zwyciężymy tych Niemców, jedzie jeszcze na grób przodków, jego koń się pochyla, takiego miał ukochanego konia o imieniu Bajka. Właśnie gdzieś taki łapie kontakt z tymi, myślę, powstańcami styczniowymi. Takie romantyczne to jest takie jego wspomnienie. No i idzie na wojnę, już nigdy nie wraca tam na te swoje ziemie. Tak jak wiele historii, wojna kończy jakiś piękny czas
wielu rodzin, wielu takich ludzi, którzy coś chcieli budować, byli u siebie, byli w Polsce wolnej i po prostu ten 39 rok jest jak topór, który przecina to wszystko i już nigdy nie ma, akurat na tej ziemi, nigdy już nie było tego powrotu możliwości. Proszę Państwa, zastanawiając się nad tym fragmentem życiorysu rotmistrza, przyszedł mi do głowy takie porównanie, że to taki polski Cyncynat, to taki rzymski wódz, człowiek słynący jako wzór rzymskich cnót, który w wypadku zagrożenia kraju staje do walki, później tą swoją nadzwyczajną władzę oddaje i wraca do pracy na roli. I myślę, że rotmistrz jest, bo może nie do końca to wybrzmiało, a proszę Państwa, ziemianin, który staje na czele spółdzielni mleczarskiej, ziemianin, który propaguje wśród okolicznych współmieszkańców, chłopów, nowoczesne metody gospodarowania, które przyniosą im zysk, no to jest coś takiego wyjątkowo cennego i nastawionego na życie dla społeczności. Właśnie w czasie wojny stanięcie w szeregach, w czasie pokoju, praca nie tylko dla dobrobytu swojego i swojej rodziny, ale też dla otoczenia. No ale nieuchronnie wkroczyliśmy właśnie w czas wojny. Także oddaję głos naszemu gościowi z prośbą o charakterystykę. Czy mi? Tak, tak. No, to jest też takie, że to co powiedziałeś, człowiek, który jest z rodziny królewskiej, bo pra babcia Witolda Pileckiego była polską królową. Elżbieta Granowska Pilecka mieszkała na zamku w Pilczy nad Pilicą. Była trzecią żoną Władysława Jagieły. On nosił ten właśnie herb Leliwa, a wpisywał jako swój zawód rolnik. Nie wstydził się tego. Może był z tego dumny, on lubił uprawiać ziemię, czerpał z tego satysfakcję. To też jest ciekawe, że to był człowiek, którego nie można jakby tak zamknąć w jakiś schemat. Nie? On przekracza to. Na przykład jego żona lubiła tańczyć, a on mówił, jeździli do takiego majątku państwa Szukiewiczów, którzy mieli adapter, były płyty. I on mówi, musimy wrócić, nie możemy być tak długo, musimy wrócić, bo będą chłopi, wyjdą na pole, będą pracować. Nie możemy jechać jak oni będą pracować. Nie? Chodziło o to, że damy zły przykład, że my się bawimy, oni pracują. Taki z szacunku właśnie do tej ludzkiej pracy, że nie był takim. Po prostu widział drugiego człowieka i widział tą odpowiedzialność, jaka myślę na nim ciąży, że ludzie widzą w nim pewien wzór do naśladowania. Zresztą ci podkomendni w tej siatce mówili, był dla nas legendą już za życia, jak Witold Pilecki opowiadał im. Ale jest wojna, polska armia zostaje pobita, to jakoś tak gorzko też opisuje, że były takie błędy, które widział w dowodzeniu, że można było ich uniknąć, no ale przeżył. Miał nawet taki pomysł takiego montowania troszkę oddziału partyzanckiego. Myślę, że tak można by z perspektywy widzieć w tym takie trochę działania jak major Henryk Dobrzański, Hubal, coś chciał jeszcze, znaczy nie odpuścił, nie? Ale już nie było, on nie znał też tych rejonów, bo był w okolicach Ostrowi, dziś to nazwa jest Ostrów Mazowiecka, jest piękne muzeum, dom rodziny Pileckich. Zapraszam, żeby Państwo kiedyś, jak będą jechać może w stronę gdzieś Białegostoku, Podlasia, żeby tam podjechać do tej Ostrowi, zobaczyć. Tam był dom, gdzie mieszkała jego żona Maria. I tam się ukrywa po tej klęsce wrześniowej, ale już wraca do Warszawy i już chce działać. Już coś go, właśnie to jest coś takiego, że coś tego człowieka popycha do działania. Taki ma niepokój, czuje się, że jest gdzieś potrzebny.
No i tworzy, mieszkał u swojej kuzynki Eleonory Ostrowskiej z jej synkiem Markiem, który jeszcze żyje. Skąd to jest ulica Aleja Wojska Polskiego 40, mieszkania 7. To jest na Żoliborzu taka kamienica. I stamtąd w ogóle idzie na ochotnika do Auschwitz. Ale to się tworzy właśnie przez to, że jego koledzy zostają z tej tajnej armii polskiej aresztowani. No jest taka narada, kto by poszedł zobaczyć, co to jest za miejsce. No i Witold Pilecki zgłasza się i ten jego dowódca, major Jan Wodarkiewicz, mówi później pułkownikowi Roweckiemu, pseudonim Grot, ważnej też przecież postaci, że to jest jedyna osoba, która tego dokona. Nie? I Pilecki idzie tam, trafia do piekła i opis jego, tego doświadczenia obozowego jest po prostu taki, no to jest inny świat zupełnie, nie? Jednak ta okupacja, gdzie no, jest opresja niemiecka, są aresztowania, jest okupant daje doświadczyć tej swojej władzy, a jednak za tymi drutami obozowymi tam jest po prostu codzienna walka o przetrwanie. Jest takie właśnie coś, co mnie tak porusza, że Witold Pilecki, taki właśnie jeden z tych funkcjonariuszy niemieckich, jak oni są w łaźni, ten początek sam ma taki kaprys, żeby oni trzymali swoje numery obozowe wypisane na jakimś deseczkach w zębach. A Witold Pilecki, który jest polskim oficerem przecież, nie chce tego, nie chce się upokorzyć. Więc zostaje tak uderzony pałką przez tego Niemca, że ma wybite dwa zęby. I taki był początek Witolda Pileckiego w obozie. Ostre takie bicie, szczucie psami, no po prostu to jest szok. Zresztą też tak szczęśliwie tam oni dojechali, bo wagon, w którym był transportowany, tam było wapno. I oni się mało nie podusili tam w tym wagonie, nie? W tych oparach. No i tworzy siatkę, która liczy jakieś 500 osób. 400-500, bo to nie ma ustalonej jeszcze tej liczby. Pomaga swoim kolegom uciekać. Oni przekazują raporty o tym, co się tam dzieje, jak Niemcy wykańczają właśnie Polaków, Żydów, inne narodowości. To wszystko jakoś jest skrupulatnie do Komendy Głównej Armii Krajowej dawane. On nawiązuje oczywiście kontakt z tymi swoimi kolegami, ale myślę, że to, co jest najważniejsze, to to, że jest po prostu jakaś nadzieja, że ci ludzie są w stanie sobie pomagać, chronić siebie, wspierać, dokarmiać, leczyć. Mają swoje, tworzą, ta siatka tworzy pewne takie samopomocowe działania. Tam jest jeszcze jeden ważny element, że to jest ponad politycznymi podziałami się też dzieje, że od PPS-u po Stronnictwo Narodowe potrafią się ze sobą porozumieć. Taka jest Wigilia słynna, gdzie sobie rzucają się sobie na szyję, życzą sobie wolnej Polski. To taki był komitet polityczny, który ich zmobilizował, właśnie, że to doświadczenie jeszcze nas bardziej zmobilizowało. Ale Witold Pilecki ma taką gorzką refleksję, że Polacy są w stanie się zjednoczyć politycznie ponad tymi właśnie różnymi frakcjami, tylko gdy są stosy trupów, w obliczu stosów trupów. Taka gorzka refleksja, że się też z tym jakoś mierzymy na co dzień. Z tą podzieloną Polską. On widział to zupełnie inaczej, jakoś głębiej, szerzej, że ci Polacy po prostu są sobie potrzebni nawzajem, że nie potrafią bez siebie żyć. Właśnie widział, myślę, że to wsparcie i dla mnie jest jakimś takim patronem właśnie tej Polski, jakby jakiejś innej takiej, może właśnie tej solidarnej, jaka była kiedyś. Proszę Państwa, i to jest moment, kiedy muszę przerwać naszemu gościowi, ponieważ mam nieodparte wrażenie, że my nie zdążymy omówić, choć już tak naprawdę z punktu widzenia chronologicznego nie zostało dużo tych lat przed rotmistrzem, prawda? Ale mamy tutaj jeszcze pana Jakuba Sierackiego. Ja bardzo chciałbym
oddać mu głos, ponieważ pan Jakub, jako potomek rodziny bezpośrednio powiązanej z rotmistrzem poprzez swojego dziadka Makarego, no może nam trochę opowiedzieć inaczej niż my byśmy mogli to zrobić o tej historii. Bardzo proszę. Więc rzeczywiście jest tak, że ta postać rotmistrza, tak jak tutaj Jarek powiedział, w pewien sposób promieniuje na zewnątrz, że to jest taka postać absolutna. Ja pamiętam, całkiem niedawno miałem dyskusję z jednym z polityków lokalnych. Mieszkam w Gryfinie, pracuję w bibliotece publicznej w Gryfinie. I on mi powiedział, że słuchaj, miarą mężczyzny jest to, ile zamków zdobył. No i tak na niego patrzyłem i powiedziałem, nie, miarą mężczyzny jest to, ile od siebie dał innym. I to jest właśnie ten wpływ rotmistrza Pileckiego, który bardzo dużo siebie oddaje innym, oddaje dla sprawy, nie trzyma ich dla siebie. W mojej rodzinie rotmistrz Pilecki był uważany de facto za świętego. To była osoba, która pokazywała kierunek i muszę powiedzieć, że no dzięki tej postawie ten kierunek, ta postać promienie aż po czwarte pokolenie. Zaraz to spróbuję opisać. No dziadek, wiadomo, poznaje rotmistrza w 40 roku jeszcze w Tajnej Armii Polskiej. Później tam drogi się troszkę rozchodzą. Po wojnie rotmistrz Pilecki, wracając do Warszawy, gdzie zamierza tworzyć tą nową konspirację, nowe siatki oparte na zupełnie innej metodzie niż Armia Krajowa, zgłasza się właśnie do dziadków. Oni mieszkają cały czas w tym samym mieszkaniu. Na Pańskiej 85, mieszkania 6, trzecie piętro. Dom stoi do dzisiaj. I rozpoczyna się nowa konspiracja. Tym razem dziadek od razu mówi tak. Babcia, będąca w konspiracji, jaka łączniczką, nie angażuje się czynnie w tą nową strukturę, ale obydwoje oddają od razu swoje mieszkanie do dyspozycji siatki. Obydwoje są nim zafascynowani. Tu jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz. Mówiliśmy na początku, że ta postać była potwornie zakopana, że trzeba było strasznie szukać, że komuniści ukrywali informacje o rotmistrzu, czy niszczyli papiery jeszcze po 90 roku. Więc pamiętajmy, że u mnie w rodzinie było tak samo. Ja muszę Państwu powiedzieć, że sam, no będąc z tej rodziny, dowiedziałem się o nim jeszcze w latach wczesnoszkolnych, w szkole podstawowej. Dowiedziałem się przez przypadek, no wszyscy wiedzieli, no nie wolno było mówić o tym, co, gdzie był dziadek w latach 50. Wszyscy wiedzieli, że dziadek siedział, ja wtedy paruletni chłopiec też tą wiedzę nosiłem, ale ojciec słuchał Wolnej Europy, to było w domu zupełnie normalną praktyką i tam dużo mówili o procesie Tatara. No i ja chcąc, prawda, zabłysnąć przed tatą, przybyłem tam kiedyś, gdzieś go tam schwyciłem. Powiedziałem, tato, powiedz, czy dziadek był sądzony w procesie Tatara? I wtedy właśnie padło to nazwisko. Ojciec powiedział, nie, absolutnie nie. I wtedy padło to nazwisko, które oczywiście wyparowało mi z głowy natychmiast. Do tych spraw wróciłem dopiero znacznie później, już w wolnej Polsce, kiedy byłem na procesie prokuratora Łapińskiego. Zacząłem ponownie zajmować się tą sprawą rodziny, ale też widziałem, jak to wyglądało wcześniej. Mieszkałem z moją babcią pod koniec jej dni. Dziadek umarł wcześniej, w 92 roku. Babcia go przeżyła. Babcia strasznie dużo opowiadała i o rotmistrzu, i o swoich przeżyciach więziennych. Ale też znowu zwróćmy uwagę na to, na ten jeden aspekt, który być może nam ulatuje, kiedy rozmawiamy o rotmistrzu. Mianowicie cały czas nad tymi wielkimi czynami, nad tym dzieleniem się sobą, dzieleniem się doświadczeniem, właśnie nie tylko w wojsku, ale i w czasie pokoju, że coś nad nim cały czas było. To jest ta nieprawdopodobna pobożność, którą był obdarzony Witold Pilecki. No i ta niewielka książeczka, teraz przez więzienie wydana jeszcze raz. Ale muszę Państwu powiedzieć, w moim domu babcia do ostatnich swoich chwil, a dożyła 97 lat, miała ją koło swojego łóżka. Cały czas. Tak, to o, przepraszam, tak, mała książeczka. Dziękuję. Chodzi o książkę Tomasza Kempis o naśladowaniu Chrystusa. I to był ten klucz. Rotmistrz przecież też przekazuje ją, mówi, że to jest ta istotna rzecz, przekazuje swojej żonie. Ta książka zaczyna wędrować powoli. Tą książkę ja, wyprowadzając się później z Warszawy, wziąłem ze sobą
No może jeszcze nie jest to czas, żebym przekazał ją swojej córce, ale mówię, że muszę powiedzieć, że to właśnie tak promienieje. Ojciec jako 14-letni chłopiec, kiedy aresztowali mu obydwoje rodziców, bo nie tylko dziadek był aresztowany, babcia też, to jest bardzo ciekawy wątek, babcia została aresztowana za to, że była według aktu oskarżenia lojalną żoną i kochającą współmałżonką dziadka. Nie było żadnej innej winy. Tak to wyglądało z aktu oskarżenia, że ona wiedząc, co się dzieje w mieszkaniu, nie powiadomiła organów ścigania, nie doniosła na swojego męża. Tak to wygląda. Teraz ojciec zapamiętał to. Próbuje się dostać na prawo. Chwała Bogu, dziadkowie mają bardzo dobrą opinię w środowisku oświatowym, bo oczywiście nie skończyłby, nie zdałby matury i nie dostałby się na studia. Jest tam kierowany przez dyrektora liceum Batorego, do którego chodzi i kończy tam naukę. Później dostaje się na Katolicki Uniwersytet Łódzki, ale pierwszym jego wyborem jest prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Oczywiście nie ma mowy, żeby tam się znalazł. Tym podkładem jest cały czas, żeby umieć jako prawnik dawać sobie radę z taką opresją sądową. Kończy polonistykę, no ale kiedy powstaje KOR, natychmiast angażuje się w jego działanie. Współpracuje z Janem Józefem Lipskim, w domu są przepisywane te biuletyny. Ojciec bardzo czynnie cały czas, cały swój wolny czas poświęca temu, żeby w jakiś sposób komunistom przeszkodzić. To niestety padło na mnie, już może nie w formie takiej bezpośredniej, no ale cały czas ten gen tej walki z komunizmem był przekazywany. Cały czas ta pamięć o tej opresji, którą został dotknięty rotmistrz Pilecki, którą została dotknięta rodzina, cały czas przenika niżej. Ja się zaangażowałem w działalność podziemną na studiach ku tak naprawdę przestrodze i mojego dziadka, i mojego ojca. Ojciec mówi, że słuchaj, teraz to nie jest pora na takie rzeczy, żebyś ty się zajmował działalnością podziemną, to musisz skończyć studia. To jest twoje zadanie. Ale też i kieruje mnie od strony konspiracyjnej, jak mam się tam zachować. Myśmy z kolegą drukowali, rzucali ulotki, rozmaite takie inne rzeczy robili. Ale mówi o zasadach konspiracji. Im mniej znasz ludzi, tym lepiej. Do tej pory, słuchajcie, ja się dowiedziałem, w jakim wydawnictwie pracowałem dopiero po 90 roku, jak się nazywało. Nie wiedziałem, to byli jacyś ludzie, tam przychodzili, coś im tam się nosiło. I muszę powiedzieć, że koniec tego zupełnie przypadkowo trafił na moją córkę. Ona jeszcze, w tej chwili zdaje maturę, ale jeszcze w wieku właśnie licealnym, no widziała, że ja dużo opowiadam o rotmistrzu Pileckim. Spróbowałem też zarazić tym nasze gryfińskie władze. To się udało. Jest potężny mural poświęcony rotmistrzowi Pileckiemu. Kiedy Miłosz Lodowski nakręcił ten swój wspaniały film, krótko pokazujący cały życiorys, no władze gminne zaangażowały się w to, żeby to nie tylko pokazać w szkołach, ale później jeszcze on był pokazywany po remizach, takich w rozmaitych patriotycznych miejscach z poparciem władz gminnych. To się udało zrobić. Do tamtej pory w Gryfinie jeden z ogródków działkowych nosił imię Aleksandra Zawadzkiego. I to był taki upamiętniony tam człowiek w tamtym miejscu. W tej chwili jest już troszkę inaczej, to się udało zrobić. Moja córka zafascynowana tym, może nie zafascynowana, ale no wie, że z ojcem jest coś nie tak, bo on nie jest taki jak wszyscy inni ojcowie. Tutaj coś tam powie źle o komunistach, tu się wścieknie, tam coś wspomni. Więc ona zresztą nie mówiąc mi o tym zupełnie, bo dowiedziałem się o tym ex post, staje do konkursu Archiwum Państwowego w Szczecinie i Kuratorium Oświaty. Piszę taką krótką rozprawę o pamiętniku mojego ojca, w którym jest opis aresztowania. On też dzięki mocy sprawczej Jarka powoli zostaje wprowadzany do obiegu naukowego. Trzeba pamiętać, że już nie żyje nikt, kto pamięta te chwile. Nie żyje dziadek, nie żyje, no żona rotmistrza tego nie przeżyła, prawda? Sam rotmistrz, babcia nie żyje, nie żyje mój ojciec. Okazało się, że on zanotował. Prowadził pamiętnik od 1944 roku, no de facto po lata 60., kiedy już tam będąc studentem zaczął powoli porzucać te wszystkie rzeczy.
Tam dokładnie opisuje, jak wygląda ten moment aresztowania. Córka zafascynowana pisze o tym pamiętniku. Aresztowanie, tak, Witolda Pileckiego. No. Zafascynowana pisze o tym taką rozprawkę. Zaraz opowiem. Panowie, ale czas, nie wchodźcie czas. Bezpośrednie debaty. Okay. Debatujemy ze wszystkimi. Dobrze, chodzi o aresztowanie Witolda Pileckiego. Córka, dowiadując się o tym, pisze rozprawkę. Dostaje pierwsze miejsce. No oczywiście dumna przynosi tacie. Mówi, Boże, a czemu ty mi nic nie powiedziałaś? Przecież mi ci więcej opowiedział. No i wtedy oczywiście okazuje się, że tam o, jak wszyscy usłyszeli, że taka rzecz, że jest w domu. No w domu to już wtedy nie było, ponieważ pamiętnik jest w więzieniu za kratami muzeum, tak. W bezpiecznym miejscu przede wszystkim, tak. Tutaj też się zgłosiłem i do IPN-u szczecińskiego, przekazując tam dalsze pamiętniki ojca, pamiętniki dziadka, dziadek po aż praktycznie swój moment śmierci pokazywał to wszystko. To wygląda w ten sposób, że jeżeli mówimy o tym aresztowaniu rotmistrza, to wygląda w ten sposób, że ta siatka jest śledzona już od paru miesięcy wcześniej. Wywiadowcy MBP chodzą za nimi, nadają im pseudonimy rozmaite. Z tego, co jest dostępne w aktach IPN, w tej chwili rzeczywiście jest to o wiele szerzej badane, nie wygląda na to, żeby oni widzieli, jak Pilecki wygląda. Wiedzą świetnie, jak wygląda Płużański. To jest ten młody chłopak, dynamiczny, taki chowający się cały czas, zyskuje pseudonim Cwany. I tak naprawdę następuje ten moment aresztowania. Do mieszkania Sieradzkich na Pańskiej 85, mieszkanie 6, wchodzi pięciu ludzi. Przedstawiają się jako przedstawiciele Komendy Głównej MO. Tak, MO, nie niczego innego. Zakładają kocioł. W międzyczasie ich koledzy na ulicy, bo rotmistrz Pilecki spotyka się tam z Płużańskim, coś omawiają. Płużański wychodzi, zostaje zatrzymany kawałek dalej, no kawałek już za dworcem centralnym dzisiejszym, na poczcie, poczcie głównej wtedy w Warszawie. Ten kocioł tam trwa, ojciec tam jest cały czas. Jest świadkiem tego, jak wyprowadzają jego rodziców i ten moment właśnie zapamiętuje, że owóż komuniści zabrali mu rodziców. Nie może na to pozwolić. Nie może się też przeciwstawić. Opowiedziałem już o momencie aresztowania. Jest to też element, który jest zawarty w książce, o której teraz mówimy, Jarka Wróblewskiego. Mówiłem o tym promieniowaniu, tak? Cały czas ta wielkość osoby. Pamiętam, znowu mieliśmy teraz niedawno jakieś takie lekcje historyczne, gdzie omawialiśmy rodzinę Ulmów, prawda? Jeżeli mówimy sobie o tym, kto de facto zwyciężył w tej konfrontacji pomiędzy systemem komunistycznym czy narodowo-socjalistycznym a rotmistrzem, to wspominamy no nie komendanta obozu, nie ministra Radkiewicza, prawda, tylko rotmistrza Pileckiego. Nie mówimy w wypadku rodziny Ulmów o Ryszardzie Dickensie, który dowodził tym oddziałem egzekucyjnym, tylko mówimy o nich. I cały czas to są ludzie, którzy dominują. Mówię tak jak Państwu powiedziałem, no nie wiem, co będzie dalej, za kogo córka wyjdzie za mąż, jak tam dalej przekaże te wszystkie informacje. Ale myślę, że to jest takie piętno, to promieniowanie, które pada no właśnie od tak potężnej postaci. Proszę Państwa, byłem pełen niepokoju, jeśli chodzi o skrolowanie czasu z treściami, które mamy do przekazania, ale nie marzyłem, że Pan Jakub tak pięknie to wyłoży. To jest ta właśnie łuk łączący nasze tutaj opowieści. Proszę Państwa, jeśli mamy jeszcze chwilę, a jeszcze sygnału kończącego nie widzę, pomyślałem, że zmierzając oczywiście ku finałowi, kiedy myślimy o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, w naturalny sposób przychodzi na myśl słowo ochotnik. Ochotnik, który zgłosił się do kompanii harcerskiej w 1919 roku. Ochotnik, który zgłosił się do obozu Auschwitz.
Proszę Państwa, i ochotnik, który uwolniony z obozu jenieckiego po Powstaniu Warszawskim, ponownie jako ochotnik prosi o zgodę na powrót do kraju z podjęciem misji. Czy ten wątek nasz mógłbyś opowiedzieć o tym? To jest tak, że Witold Pilecki właśnie jako oficer II Korpusu Polskiego spotyka się z generałem Andersem dwa razy i przekonuje go, jest trzygodzinna rozmowa z generałem Andersem, żeby wrócił do kraju i tworzył siatkę konspiracyjną. Nikt go do tego nie zmusza, to jest jego decyzja i ta siatka funkcjonuje jakieś półtora roku, zbiera dokumenty, właśnie państwo sieradcy, płużańscy, wiele osób gdzieś aktywnych, dawni więźniowie obozowi. Witold Pilecki się opiera na takich sprawdzonych osobach. Zbiera dokumenty, zbiera informacje, one są przerzucane różnymi kanałami. Tutaj Kuba zgłębia ten wątek szczeciński, jak ta siatka funkcjonowała gdzieś w tej przestrzeni również. Można powiedzieć, walczy, to nie jest walka z bronią w ręku. Takim jest ciekawym wątkiem tej misji, że Witold Pilecki dostaje polecenie, żeby namawiać żołnierzy podziemia, jakby żeby rozładowywać lasy. Wychodźcie z tych lasów, kończcie tą partyzantkę, ale oni mówią, ale gdzie my mamy iść? My się tu chronimy w tych lasach. To jest nasze bezpieczeństwo. My jesteśmy spaleni w swoich wsiach, w swoich miasteczkach. To jest nasza enklawa wolności. I on przekazuje te informacje na zachód, do swojego dowództwa. Nie jest taki człowiek, który twardo tutaj się trzyma tego polecenia. Po prostu widzi, że oni też chcą żyć. Proszę Państwa, ja wiem i myślę, że po zakończeniu nagrania będziemy kontynuować naszą rozmowę, ale nadchodzi moment, kiedy musimy kończyć, a ja poproszę naszych gości o odpowiedzenie na pytanie, które znajduje się w treści naszego spotkania. Bohater na nasze czasy. No, rozmawiamy o Witoldzie Pileckim, czerpiemy z niego siłę. Mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. Nie wiemy, jak będzie wyglądał ten świat, nie wiem, nasz kraj za rok, dwa, trzy. Czy nie będziemy się mierzyć właśnie z jakimiś siłami wroga. Dynamicznie to wszystko wygląda. No po prostu, ja myślę, że to jest, to tak troszkę prowokująco było, ten bohater na nasze czasy. Właśnie wrócił do nas. To jest ciekawe, dlaczego w tym czasie jest taki obecny, co chce nam powiedzieć, czego chce nas nauczyć. Patrząc, tak podsumowując, no myślę, że właśnie tej odwagi, tej konsekwencji, tego widzenia drugiego człowieka ponad tym podziałem politycznym, tej wyciągniętej ręki do pomocy, wiary w Pana Boga, jakiejś, myślę, takiego daru, że nie jesteś sam, że to jest, jestem przy tobie. Ja to tak gdzieś tego człowieka odbieram i myślę, że po prostu to jest człowiek obecny w naszym życiu. Zachęcam Państwa, żeby wejść w to, przeczytać ten raport z Auschwitz, poznać tego naszego bohatera i bronić w ogóle tych naszych żołnierzy, bronić tego ich wyboru wtedy po wojnie, gdzie stali się osłoną dla tej, właśnie przed tym komunizmem. On wchodził, miażdżył ich, ale na ile mieli siły, na tyle stawiali opór. Bo byli w tym jacyś właśnie konsekwentni, byli odpowiedzialnymi żołnierzami, że nie idziemy na współpracę z komunistami, tylko bronimy Polskę przed komunizmem. Co później wiele innych pokoleń chwyciło ten płomień tej pochodni właśnie i sobie przekazywało dalej. I to żyjemy w wolnym kraju, cieszmy się tym, korzystajmy z tego mądrze,
ale to jest też zasługa tych ludzi, którzy nie doczekali tego, a marzyli o wolnej Polsce. Pan Jakub? Dla mnie, myślę, takim przesłaniem, które jest cały czas aktualne i rzeczywiście Wiktor Pilecki nie przestaje być w tym takim stałym wyzwaniem moralnym dla wszystkich, są te nowe ideologie. Mianowicie on jako członek tej nowej siatki, de facto żołnierz wyklęty, był wierny Polsce. Komuniści po wojnie wprowadzali, zresztą no, nie ma co taić, niezgodnie z prawem, bo wbrew konstytucji obowiązującej wcześniej, nową Polskę. To była nowa rzeczywistość, lepsza, bez bezrobocia, z pełnym zatrudnieniem, rozwijająca się, odbudowująca tam zniszczenia, nieustannie o tym trąbią, robią ludziom wodę z mózgu. Oddziałują też na młodzież. Siatka rotmistrza pisze taki apel do młodzieży. Więc muszę Państwu powiedzieć, że no, jeżeli rozejrzymy się uważnie dookoła, widzimy bardzo dobrze, że w tej chwili jesteśmy atakowani przez mnóstwo, nie jedną komunistyczną, nową ideologię, nową rzeczywistość, tylko mnóstwo rozmaitych nowych idei, nowych pomysłów, ulepszanie naszego życia. Ale cały czas ceną za to jest, jeżeli popatrzymy ostrożnie, oddanie jakiejś części wolności. Tak jak z komunistami. Miałeś być wierny, ale partii komunistycznej. Tak teraz mówią, słuchaj, chcesz, żeby było zielone powietrze, czy doskonały ekologiczny ten? Słuchaj, ale musisz jeść tyle, ile my ci powiemy, że masz jeść. Cokolwiek by to nie było. I myślę, że to jest to przesłanie lotmistrza na dzisiaj. Oczywiście nie grożą za to więzienia, nie grozi za to żadne rozstrzeliwanie, ale cały czas zachowywajmy w sobie tą odrobinę wolności, którą mamy. I to jest to przesłanie rotmistrza, tak jak ja je rozumiem. To tak już będzie, proszę Państwa. Te oferty, ten wybór należy do nas. Ale ja też zastanawiając się nad swoim ostatnim słowem, bo i mam do niego prawo, pomyślałem, że warto też Państwu powiedzieć to, co ewidentnie było kierunkiem jak najbardziej politycznym, o co walczył rotmistrz Witold Pilecki. Chciałbym Państwa zachęcić do lektury dokumentu o nazwie Testament Polski Podziemnej. Nie jest zbyt długi, że tak powiem, nie będzie to długa lektura, a proszę mi wierzyć, dająca do myślenia. To jest przesłanie sprzed wielu, wielu lat, ale które powinniśmy słuchać, analizować i może przyjąć choć w części do swojego postępowania. Proszę Państwa, rozmawiali z Państwem pan Jakub Sieracki. Dziękuję. I nasz autor. Przede wszystkim. Proszę wybaczyć, Jarek Wróblewski. Dziękuję. Też zapraszam do muzeum na Rakowiecką 37. Byłem i polecam. Moderował spotkanie Jarosław Palicki, gorzowska delegatura IPN. Dziękujemy Państwu za uwagę i cierpliwość.